Witam serdecznie. Będziemy teraz oglądać z Państwem i będziemy przygotowywać się do drugiej części naszego filmiku, który będzie pokazywał Państwu kontrabasy orkiestrowo-solowo-pięciostrunowe. Bądźcie z nami, posłuchajcie. Ja będę prezentował tę drugą grupę. Jestem podekscytowany i myślę, że moje jakieś subiektywne odczucia i uwagi też pomogą Państwu jakby dokonać wzornego wyboru, czy ocenić po swojemu ten instrument. A więc do dzieła. W drugiej części naszego filmiku prezentującego kontrabasy już mamy kontrabasy powyżej 30 tysięcy złotych. Pierwszym kontrabasem, który będziemy pokazywać, to jest kontrabas już firmy Meyer. Firma Meyer jest firmą z tradycjami. Istnieje na rynku od ponad 1900 roku, w tej chwili już w czwartym pokoleniu, prowadzi Marco Foecke razem ze swoim ojcem, robią wspaniałe kontrabasy. I będziemy Państwu prezentować pierwszy model firmy już Meyer. Jest to model z płytą spodnią wypukłą, nazywa się Florence. Thank you.
Instrument, który Państwo usłyszeli, to był Meyer. Bardzo przyjemny w grze. Również dysponuje wyrównanym brzmieniem. Myślę, że fajne spektrum, bo jakby i są wyraźne, niskie rejestry i jednocześnie bardzo wyrazista góra, ale nie krzykliwa. Myślę, że też próbki dźwiękowe, które zaprezentowałem, pozwalają to wychwycić. Bardzo przyjemny w graniu instrument. Przechodzimy do kolejnej prezentacji. Drugi kontrabas w tej serii to firma Rubner. Państwo znacie różnego rodzaju kontrabasy, bo firma Rubner była obecna na rynku polskim od wielu, wielu lat. Jest znana i do tej pory te kontrabasy znajdują się w wielu licznych instytucjach kultury. Firma Rubner wykonuje różnego rodzaju kontrabasy. Jest znany ten najprostszy model 62, potem mamy 69, a my tutaj prezentujemy model 67, który jest takim modelem, który jest zdecydowanie rzadko pokazywany, czy można go w ogóle gdziekolwiek przetestować. Nam się udało ten kontrabas pozyskać. Jest tutaj w naszym salonie, także możecie Państwo po raz pierwszy zapoznać się z tym właśnie pięknym modelem. Kolejnym instrumentem w tej grupie jest kontrabas z pracowni Rubnera. Myślę, że jest bardzo typowym egzemplarzem tej pracowni. Zresztą po pierwszych nutach zorientują się Państwo, że rzeczywiście tak jest. To brzmienie jest tak rozpoznawalne i charakterystyczne, że nie sposób go pomylić z żadnym innym. Na dodatkową uwagę zasługują też tutaj wyeksponowane walory estetyczne. Podwójna żyłka na krawędziach płyt, wierzchniej i spodniej. No i rzeczywiście bardzo od strony estetycznej ta linia usłojenia tutaj zwraca swoją uwagę. Thank you.
Cóż, charakterystyczne lubnerowskie brzmienie, bardzo wyrównane w moim odczuciu, mimo dość wysokiego ustawienia strun. Duża łatwość w grze, bardzo odpowiada fajnie, zwłaszcza w niskim rejestrze. Selektywny instrument, mimo tego ciepłego, głębokiego brzmienia. Myślę, że w tej grupie instrumentów, które prezentowałem dotąd, jak dla mnie faworyt. Dziękuję serdecznie. O firmie Sztorm mówiliśmy już w pierwszej części filmiku. Teraz będziemy prezentować nieco wyższy model. Jest to model Havana. Jest to też rzadkość, bo ten model Havana jest robiony wyłącznie na zamówienie i pan Sztorm wykonał taki model dla nas. Urzeknie Państwa od strony artystycznej samym wyglądem, a pan Szymon go zaprezentuje od strony muzycznej, więc myślę, że będziecie Państwo naprawdę urzeczeni tym instrumentem. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie piękne efy ma. No i ta głowa pięknie wykonana. Zapraszam do posłuchania. Pierwszym instrumentem z drugiej grupy z przedziału cenowego jest instrument Sztola, model Havana. Należałoby zwrócić uwagę na estetyczne walory tego instrumentu. Oczywiście mamy tutaj kolejną główkę w kształcie lwa. Przepięknie inkrustacje biegnące równolegle do krawędzi instrumentów. Na uwagę zasługują również niesamowite efy, które troszkę jakby przypominają taką gambowe kształty. Przystępuję teraz do prezentacji instrumentu Havana. Thank you.
W mojej ocenie instrument posiadający zarówno wyeksponowane szerogi alikwotyczne, te najwyższe, jak i te najniższe. Dosyć jasno brzmiący, ale nie pozbawiony też najniższego dołu. Troszeczkę na tym solowym stroju nieznaczna jakby twardość tego instrumentu. Jakby troszeczkę był napięty, ale myślę, że to ten czynnik na pewno można zniwelować kwestią różnych ustawień i spersonalizowania ustawień dla już konkretnego muzyka. To tyle z mojej strony. Przechodzimy do następnego instrumentu. O firmie Meyer już mówiliśmy, przedstawialiśmy pierwszy kontrabas typu Florence. A tutaj pokażemy Państwu kontrabas w formie budowy busetto. Przekonacie się Państwo, jaka jest duża różnica dźwiękowa między poszczególnymi modelami. Kolejnym instrumentem w naszej prezentacji jest instrument z pracowni Alfreda Meyera. Jest to instrument o modelu busetto, rzadziej spotykany jeżeli chodzi o tą pracownię. Tutaj mamy jeszcze ciekawostkę, a mianowicie maszynki wykonane są z drewna, czy też jej elementy maszynek wykonane są z drewna. No i teraz czas na prezentację.
Instrument Meyera, który Państwu prezentowałem, bardzo, bardzo fajnie ustawiony, bardzo wygodny w graniu, również dla prawej ręki dosyć lekko odzywający się instrument, charakteryzujący się bardzo wyrównanym brzmieniem, co właśnie sobie uświadomiłem, wracając jeszcze do tego ustawienia, które tak ważne jest, zwłaszcza kiedy jesteśmy zmęczeni po kilku godzinach pracy, czeka nas jeszcze do zrobienia jakieś dokończenie nagrania czy do zagrania kolejny koncert, to rzeczywiście na pewno jest duży walor. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do wysłuchania następnej prezentacji. Firma Meyer prezentuje oprócz Florenza, oprócz modelu Busetto, również najnowszy model, który jest na rynku obecny od 4 lat. To jest forma kontrabasu, który się nazywa Guadagnini. I myślę, że tutaj będziecie Państwo zaskoczeni, jak ten nowy model, który rozwinął się, tak jak mówię, w okresie ostatnich 4 lat, pięknie brzmi. Zarówno, myślę, że szczególnie dla tych osób, które chcą mieć piękny kontrabas solo, ale to już się przekonacie, jak pan Szymon wam tutaj ten kontrabas zaprezentuje. Następnym instrumentem w naszej prezentacji będzie model Alfreda Meyera Guadagnini. Jest to forma wiolinowa. Na płycie wierzchniej występuje bardzo drobne usłojenie świerku, natomiast tylna płyta jest z przepiękną falą jaworu, na którą warto zwrócić uwagę. Również tutaj maszynki do strojenia wyposażone są w
korpus drewniany, co też jest cechą charakterystyczną tego instrumentu. I teraz kilka dźwięków zaprezentuję. Jak mogli Państwo usłyszeć, również bardzo zdecydowane brzmienie tego instrumentu. Niemniej posiada zarówno wysokie alikwoty, bardzo wyraźnie wyeksponowane, jak i niskie. Charakterystyczne jest dla brzmienia tego instrumentu również bardzo intensywny
środek brzmienia. Także pasmo takie, bym powiedział, bardzo satysfakcjonujące. Duża łatwość w grze dla prawej ręki. Instrument bardzo selektywny. Także to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o prezentację instrumentu Alfreda Meyera. Również firma Fine German Instruments zaproponowała inny rodzaj, podobnie jak Meyer, zaproponowała model kontrabasu Guadagni, czyli do porównania z Meyerem, również z innej firmy. Kontrabas solidnie wykonany, orkiestrowy, potężny dźwięk. Zapraszam do posłuchania. Kolejnym instrumentem w naszej prezentacji jest instrument Hefflera o wiolinowym kształcie. Na uwagę zasługuje tutaj piękne usłojenie, drobne usłojenie wykonane ze świerku, jak i drobna fala usłojenia wykonana z jaworu. Jest to instrument mistrzowski i przechodzę do prezentacji. Thank you.
Jeśli chodzi o brzmienie i rezonowanie tego instrumentu, wydaje mi się, że w stosunku do trzech dolnych strun ta górna struna G jakby najbardziej otwarta jest i jaskrawa. Dolne D, A i E troszeczkę są, jak dla mnie, matowe, ciemne, niemniej mają bardzo przyjemne brzmienie. Bardzo dobre ustawienie tutaj dźwięku D. Wygodne wejście w pozycję kciukową. No i jakby z mojej strony, jeśli chodzi o prezentację tego instrumentu, to by było wszystko. Druga część filmiku za nami. Myślę, że się Państwu spodobały modele, które wybraliśmy, sposób prezentacji przez Pana Szymona, który naprawdę dokonał nieludzkiego wysiłku, grając na tych wszystkich kontrabasach. Bez przesady, to jest moja też codzienność. Więc proszę Państwa, myślę, że ten filmik pomoże Państwu w dokonaniu właściwego wyboru. Życzymy naprawdę przyjemności z oglądania. Zapraszamy, piszcie o swoich komentarzach, o swoich odczuciach. Subskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, Panie Szymonie. I znowu Pani Nel wzięła moje kwestie, ja już w zasadzie nie mam nic do powiedzenia. Także serdecznie zapraszam. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Do widzenia.